ruszyły. Ostatnia harmonika, pozostałe bardzo, bardzo mocno zgrupowane. Na czele stawki jest Amadis, Echo Gazal, na trzeciej Mint Mabi, tam się zmieniają pozycjami, z tym, że zdecydowanie prowadzi Amadis. Amadis jest na czele, na drugiej pozycji galopuje Felina, trzecie Echo Gazal, następnie Vincent, dalej Novar Al-Khalidija, harmonika i na ostatniej pozycji Naif Al-Khalidija. Prowadzi Amadis, na drugiej pozycji Felina, na trzeciej Echo Gazal, dalej blisko Mint Mabi, na Novar Al-Khalidija, przy nim Vincent i na końcu harmonika z Naif Al-Khalidija. Do celownika jeszcze zostało 1100 metrów i nadal na czele stawki Amadis. Felina galopuje na drugiej pozycji przy bandzie Echo Gazal. Nadal Amadis, na drugiej pozycji się nic nie zmienia, Echo Gazal, Felina po zewnętrznej. Za chwilę do celownika jeszcze zostanie jakieś 800 metrów, czyli pół zakrętu. Amadis na czele, Echo Gazal na drugiej pozycji, na trzeciej Felina, na czwartej Mint Mabi, na piątej Novar Al-Khalidija, dalej Vincent, na końcu harmonika, a przedostatni Novar Al-Khalidija. Jeszcze do celownika jakieś 600 metrów i konie galopują mocno, mocno zgrupowane i wyjście na prostą po zewnętrznej Vincent największym kołem, szeroko. Również harmonika, Amadis utrzymuje pierwszą pozycję, atakuje go Echo Gazal, ale tam bardzo dobrze finiszuje Mint Mabi Vincent. Walka 350 metrów. Nadal jeszcze z niewielką przewagą Amadis, ale już zaczyna nieco słabnąć, a rozpędza się środkiem toru harmonika. Mint Mabi, Amadis odpadł, Vincent, Naif Al-Khalidija i harmonika. I te konie walczą o zwycięstwo. Vincent jest na pierwszej pozycji, ale bardzo, bardzo nieznacznie. Vincent i harmonika, harmonika, Vincent, harmonika, chyba harmonika w celowniku na pierwszej pozycji. W ostatniej chwili tam Mint Mabi, również i Naif Al-Khalidija. Będzie foto o drugie miejsce.